Bezpieczny gard. W koło Lamburga je umecniony mur, złone tyś pekasiepsku gerciowym mura. Zbudowany z mocne głetycci cegły w 1363 roku. Krzyżacci ujt Dietrich von Lubheim rządze w tym czasu miasta twiardą ranką. Jego rycerze w jedno są w płasieku dobietci. Lamburg je baro wyrtnym garda i krzyżacci zykon nie może go stracić. Ciej byłejska słybści go ksanca Bogusława V go chcały go dobec, rycerze by musiały bronić zomk, kłescu i mieszkańców. Zbudowane stały tyś łebronne wieże. W nich są myle dopilowani, rozezdrzawne wieże i do łebrony. Rycerze dzień w dzień trenerują i szkłelą swoje umiejętności. Mieszkańcy mogą saciec bezpieczno. Kupcy baro ryt przyjeżdżają do Lamburga. Miasto baro chutkłe sa rozwije. Jeju piła, młyn, spiksz, ręk. Ledze są tyłe robłecy i pomocne. Mogą odpocząć w karczmie i płetkać wiele weźnych ledzy. Kwewela, zelaża, murarza, bietnika co robi beczci, dzierbaża ja ci zajmę sa skórama. Kłeźdy z nich opowiedzą ciekawe historie. W slednym czasu wiele sagedy o nieudanym ataku na ich miasto. Mówcie ty, że to nie płymerści książanta, a płele się chcą wznąć zemię krzyżykom, zaczął Kwewuljong. Atakły wele wnet tydzień temu, a jeś może nalest strzelew na ich łese. Dodał zeleś Andrzej, teren prawie pił pszeniczny pitku. My by wnet stracili miasto. Udało sa je łebronić zanka łedwydze jednego rycerza. Jeby z nim ryd wypił sklonka piwa i powinszował dzerskłesce, rzekł Kwewel. A co ta ci go nadzwykłego go zrobił ten krajamny bohatyra? Zapytał ciekawy kupc, teren przejechał do Lamburga handlować futrama i skórama. Niedreśne łejska zaatakowały łeb noc. Na jej rycerze nie spodziewale sa tegłe. Wikszo z nich tak poprywdze spała. Chutko równak wstojele, ciedy uciele gwizd strzelów, co lecały w ich strona. Niejedne gadają, że łebudzył ich łen. Krejamny rycerz, prawił Kwewel. Ceganisz, Janie, ten rycerz to Jakub. Najlepszy łankłewnik wespod krzyżyków. Przejechał z Malburga, żeby szkolić insich. Chłodził prawie po murach i dozrzył idących nieprzyjacielów. Jakub mu belny zdrok i je chudczy jak łyskawica. Pęknął do pierwszej wieży, wbiegł na nowością rówizna i zaczął strzelać. Najprzód z łanku, a później z kusze. To łenie na im heroją. Jem gwes, powiedział piekarz Mark. To nie był rycerz, wszedce spele. To była białka, je ja widzała. Nie strzelała z obronne wieży. Nie stojała tyś na murach. Wlazła na wieża kłescoła. Do gytci dołączyła białka karczmerza. Ha, 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 białka, jakby miała węc na wieża kłescoła. W białcienych ruchnach to szpuerty. Wyścigł sa Kwewel Jan. To nie są szpuerty. Je miała ją widzone. My prawie wynekele z karczmy młodego młynarza. Miesiąc był wielgi jak bania. Je wezdrzała w góra i jem widzała, że strzyle jaż go zakryły. Zdrok jem przeniosła na kłestu i zaczęła sam młedlić ze strachu. Wtedy jeja dozdrza. Miała długi rozwijone włosy i mantel z kapuzą. Wiera sam młedleła przed najświętszym sakramenta i z błeżą młecą, albo pomocą aniołów, wbiegła na góra wieży. Łyzdrzała atakowników, a później strzelała z łanku i niczego sa nie bojała. Na tacie irt dobyła nad Płelechama. Rycerz, łankłewnik i łedwyźny białka. Tacich mamy łebrońców. Ale chcemy so rzeknąc, że jakby nie mury i wieże, to drangło by było łebronić na jej miasto. Skończył Gytka, zyleś Andrzej.